Gdy dzisiaj mówi się, że dotyk zmienił czyjeś życie, to najczęściej ma się na myśli zły dotyk, niedobry dotyk, a szkoda. Pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak o dotyku dzisiaj troszeczkę. Tak sobie pomyślałem, przygotowując to dzisiejsze spotkanie, że ten dotyk jest potrzebny człowiekowi do właściwego życia jak tlen, jak pokarm. Tak sobie pomyślałem. Oczywiście to jest wielki skrót myślowy, ale z tego co pamiętam, z psychologii, z pedagogii. Oczywiście nie jestem specjalistą, nie chcę, nie chcę tutaj tak szczegółowo na ten temat się wypowiadać, ale z tego co pamiętam z różnych wykładów czy z literatury, którą czasami czytam, to jeżeli pozbawi się dziecko, zwłaszcza niemowlę, dotyku, pozbawi się relacji z matką, z ojcem, pozbawi się je przytulania, to najogólniej mówiąc, to dziecko może się w sposób niewłaściwy rozwijać, albo rozwijać się w sposób niewłaściwy. Do tego stopnia, że może wejść w swój wewnętrzny świat, stać się, stać się dzieckiem autystycznym. Tak ważny jest dotyk, tak ważna jest bliskość drugiego człowieka, tak ważne są relacje, tak ważne są rodzice, tak ważne jest otoczenie i środowisko, w którym, w którym dziecko wzrasta i ważne, żeby, żeby to środowisko pomagało dziecku właściwie się rozwijać. Oczywiście... Wiemy dobrze, że jest zły dotyk i słusznie, że dzisiaj dzieci się przed tym ostrzega, słusznie, że jest prewencja, słusznie, że, że bije się na alarm. Natomiast, natomiast, nie wiem, czy to powiedział ksiądz Grzywocz, czy ktoś inny właśnie w takich wykładach z Centrum Formacji Duchowości, że nie wolno leczyć patologii patologią. Tak to, że pojawia się zły dotyk nie oznacza, że dotyku ma w ogóle nie być. Po prostu on ma być dobry, on ma być mądry. I o takim mądrym, dobrym dotyku dzisiaj w słowie na dobranoc, a historia z życia wzięta zaczerpnięta jest z książki Balsam dla duszy. Serdecznie zapraszam. Charlie wparował do mojego domu jak rakieta. Pognał wprost do mojej lodówki, poczęstował się puszką piwa i opadł bez sił na krzesło. Przyglądałam mu się z zainteresowaniem. Mój przyjaciel, roztrzęsiony i oszołomiony, wyglądał jak ktoś, kto właśnie zobaczył ducha albo cudem uniknął śmierci. Miał podkrążone oczy i co chwila z niedowierzaniem kręcił głową, jakby prowadził w myślach jakąś ożywioną dyskusję. Koniec końców pociągnął solidnie z puszki i spojrzał na mnie. Powiedziałam mu, że wygląda okropnie, z czym się absolutnie zgodził, dodając jednak, że czuje się jeszcze gorzej. Jest w emocjonalnej rozsypce. Charlie jest nauczycielem plastyki w miejscowym liceum. Pracuje tam od wielu lat i cieszy się godną pozazdroszczenia reputacją człowieka, którego szanują koledzy i kochają uczniowie. Powiedział, że tego dnia odwiedziła go dawna uczennica, by pochwalić się ślubną obrączką, dzieckiem i zapowiadającą się jak najlepiej karierą. Urwał. Wziął łyk piwa i długo raczył się jego smakiem. Aha, tu cię mam, pomyślałam. Przyszło ci stanąć twarzą w twarz z własną starością, co? Lata płyną niepostrzeżenie i w mgnieniu oka mała dziewczynka przeobraża się w dojrzałą kobietę. To szokujące dla nauczyciela. Wcale nie o to chodzi, zaprzeczył moim cichym domniemaniom. Żadna tam lekcja upływu czasu ani żadne duchy. Lekcja pokory. Otrzymałem lekcję pokory, wyjaśnił. Angela uczęszczała na jego zajęcia pięć lat temu. Charlie pamiętał ją jako spokojną, niczym niewyróżniającą się dziewczynę, zamkniętą w sobie nastolatkę, która każdą próbę nawiązania rozmowy witała nieśmiałym uśmiechem. Wyrosła z niej dobra matka i pewna siebie kobieta, która sama potrafiła zacząć pogawędkę, nie czekając na niczyją inicjatywę. Przyjechała specjalnie do niego, wiedząc dokładnie, co chce mu powiedzieć. Zabrała się do dzieła natychmiast po wymianie zwyczajowych uprzejmości. Gdy chodziłam do liceum, zaczęła: Mój ojczym bił mnie i gwałcił. Przychodził co noc do mojego łóżka. To było ohydne. Wstydziłam się i nikomu nic nie powiedziałam. Nikt o tym nie wiedział. Zdarzyło się kiedyś, że rodzice wyjechali na weekend. Po raz pierwszy zostałam sama. Postanowiłam uciec. Wyjechali w czwartek wieczorem, miałam więc całą noc na przygotowania. Odrobiłam zadanie domowe, napisałam długi list do mamy i uporządkowałam swoje rzeczy. Poszłam do garażu i taśmą pozaklejałam od wewnątrz wszystkie szpary w drzwiach i oknach. Do stacyjki samochodu mamy włożyłam klucze, a na siedzeniu obok kierowcy usadowiłam swojego pluszowego misia. Potem poszłam spać. Mój plan był prosty, mówiła. W piątek, jak zwykle, poszłabym do szkoły. Potem, jak zwykle, wróciłabym do domu szkolnym autobusem. Zaczekałabym na telefon od rodziców, pogadała z nimi, a później poszłabym do garażu i przekręciła kluczyk. Nikt nie znalazłby mnie aż do powrotu rodziców w niedzielę po południu. A wtedy byłabym już martwa. I wolna. Angela skrupulatnie trzymała się swego planu aż do ósmej lekcji. To była plastyka. Charlie, jej nauczyciel, przysiadł obok niej, obejrzał dzieło i objął ją delikatnie ramieniem. Zadał jakieś pytanie, wysłuchał odpowiedzi, a potem przytulił ją lekko i poszedł sobie. Angela wróciła do domu. Napisała drugi pożegnalny list do mamy. Zdjęła taśmę z drzwi i okien w garażu i spakowała misia razem z resztą swego dobytku. Potem zadzwoniła po pastora. Przyjechał natychmiast. Angela nigdy nie wróciła do tamtego domu. Powiodło się jej i była to zasługa Charliego. Historia Angeli skłoniła nas do rozmyślań o szkołach, w których nauczycielom zabrania się dotykać uczniów, o filozofii, według której lekcje wychowawcze to strata czasu. O uczniach, którzy czasem wychodzą z założenia, że z nauczycielem nie można nawiązać kontaktu. Jakże często z lekceważeniem traktujemy wychowanków, którzy potrzebują naszego wsparcia. Siedzieliśmy przez moment w milczeniu, usiłując wysnuć wnioski płynące z całej tej historii. Dotyk. Zwyczajny dotyk powinien stać się czymś naturalnym w szkole, kościele, w sklepie. W końcu to nic niezwykłego to odruch, przynajmniej dla Charliego. Charlie przerwał ciszę, przedstawiając własną interpretację tamtego wydarzenia. Jego zdaniem, podczas piątkowej lekcji plastyki, Angela zrozumiała, że skoro prawie nieznajomy nauczyciel podchodzi do niej, klepie ją przyjacielsko po ramieniu, poświęca swój czas, by ją wysłuchać, muszą istnieć inni ludzie, którym również na niej zależy. Powinna ich znaleźć. Charlie ukrył twarz w dłoniach. Ja tymczasem rozcierałam gęsią skórkę na rękach. Chwilę później spojrzał na mnie wzrokiem, z którego można było odczytać lekcję pokory, jakiej mu udzielono. Nancy powiedział cicho, lecz dobitnie. Najbardziej upokarzające jest to, że ja nawet nie pamiętam tego zdarzenia. A ona po tylu latach przyszła mu powiedzieć – że zawdzięcza mu życie, przejmująca historia, i dobrze, że są takie historie, w sensie z takim happy endem, bo, bo to, co przydarzało się w domu tej dziewczynie, nigdy nie powinno mieć miejsca. Niestety, Niestety, ale znowu muszę zwrócić na to uwagę. Nie wiem, czy, czy autorzy tej książki tak dobierali te teksty, czy po prostu tak jest, bo okazuje się, że tutaj znowu negatywną postacią jest ojczym. Nie chcę tutaj w to wchodzić, nie chcę dalej analizować. Natomiast być może coś na rzeczy jest. Być może coś na rzeczy jest. Ale zostawmy ojczyma i myślę, że. To co, to, co powiedziała autorka tego, tego tekstu, tego opowiadania, tej historii, jest, jest bardzo ważne. Dotyk, coś bardzo naturalnego, coś bardzo normalnego, dotyk przyjacielski, dotyk wypływający z, z jakichś czystych pobudek, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Są oczywiście, jeszcze raz wrócę do tego, są oczywiście osoby, które, które mają takie nieczyste pobudki, nieczyste intencje. Tak, zdarzają się, nie powinny się zdarzać, nie powinny, zdarzają się, to jest, nie wiem, nie, nie chcę tutaj też szacunkować, ile procentowo tego jest, ale, ale jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na początku, nie, nie, nie leczy się patologii patologią. Nie leczy się patologii patologią. Ja tak czytając tę historię, przygotowując się troszeczkę do tego dzisiejszego spotkania, pomyślałem sobie, jak byłem katechetą. Byłem katechetą 27 lat temu i to było coś oczywistego, Dzisiaj nie wiem, jakbym zareagował, ale wówczas to było coś oczywistego I, i dla mnie, i dla innych nauczycieli, i dla dzieci, że kiedy, kiedy wychodziłem na przerwę, kiedy pojawiałem się na przerwie lekcyjnej, dzieciaki przylatywały. O, ojciec Franciszek, to wiecie, takie dzieciaczki z podstawówki przychodziły, rzucały się na szyję, tak o, o, otaczały mnie, przytulały się i to było, to, było, to było tak oczywiste, tak normalne. I nikt się temu nie dziwił. Dzisiaj nie wiem, jakby to wyglądało. Hm. dzisiaj nie wiem, jakby to wyglądało. To była, to była taka naturalna potrzeba tych dzieci, żeby, żeby poczuć się kochane, poczuć się przytulone, poczuć się, po, poczuć się bezpiecznie. Być może tak takim się, takim się kapłan kojarzył z takim poczuciem bezpieczeństwa. I dobrze, gdyby tak było. Natomiast cała nagonka, która jest. No dobrze, nie chcę wchodzić w ten temat, nie chcę wchodzić w ten temat. Myślę, że trzeba przywrócić normalność, słuchajcie. Myślę, że trzeba przywrócić normalność. Trzeba przywrócić dotykowi jemu, jego, jego należne miejsce w naszym życiu. Trzeba oczywiście, żebyśmy oczyszczali nasze intencje, motywacje, to po raz kolejny o tym mówię i będę, będę powtarzał. Natomiast to zależy od tego, co jest w naszym sercu. A w naszym sercu będzie miłość, jeżeli będziemy w miłości formowani. Jeżeli jesteśmy formowani ewangelicznie, jeżeli jesteśmy formowani w szacunku dla drugiego człowieka, jeżeli jesteśmy formowani w poszanowaniu godności drugiego człowieka, jeżeli formuje się nasze serce, nasze sumienie, mamy silną wolę i potrafimy przeciwstawić się różnego rodzaju mm, złym intencjom, które mogą się w naszym sercu pojawić, to tak, to, to wszystko będzie piękne, dobre, ładne. Natomiast jeżeli jesteśmy wychowywani tak, jak to się dzisiaj proponuje, w kulturze wolności totalnej, swawoli bardziej niż wolności, w kulturze, gdzie, gdzie ciało jest, przepraszam za sformułowanie, towarem na sprzedaż, gdzie, gdzie właściwie następuje totalna seksualizacja życia, to, to ludzie nie będą mieli silnej woli, nie będą potrafili przeciwstawić się, bo, bo nikt ich tego nie nauczy. Dlatego trzeba. Trzeba formować w tych wartościach, w jakich formował nas i formuje nas Jezus Chrystus. W tych wartościach, które są w Ewangelii. To jest ratunek. To jest ratunek. Jeszcze raz powiem, zdarzają się różne sytuacje, które się nie powinny zdarzyć również w, wśród duchownych, ale nie wolno leczyć patologii patologią. Trudny dzisiaj temat, ale, ale módlmy się o, o czyste intencje, módlmy się o dobry dotyk, módlmy się o zdrowe relacje. Módlmy się, żeby wróciła normalność do relacji w domach, do relacji w szkołach, do relacji w kościele, do relacji właśnie między nami. Niech wróci w końcu jakaś normalność, żebyśmy nie bali się nie bali się siebie nawzajem, nie, nie budowali jakichś barier, które, które niestety nas krzywdzą. Które niestety nas krzywdzą. Tyle na dzisiaj, słuchajcie. Hmm. Zapraszam na wieczorną modlitwę. Pokój i dobra.